Cześć, witajcie, tutaj Frodo i Deseo. Hejka. I kolejne nasze zmagania z zremasterowanym Tomb Raiderem. Tak Jedyneczka. Jest. Fajnie, super, zginęłam. Jesteśmy w Koloseum, tylko nie pamiętam, które to były drzwi. Te zamknięte. Pierwsze po lewej. Pierwsze takie, jak z dołu wchodzisz. To co jest grane, co ja odczyniam? Tamto chyba, nie wiem, czy ja to dobrze... Jakby, bo ja wchodziłam jakby z dołu tego Koloseum. Któreś się otworzyły, ale nie wiem. Czy ja to źle zrobiłem? Tu? Nie, tu. Dobra. O kurwa, zapomniałem o tym. Nie! Ginę, ginę. No ja dwa razy. Marnie ginę. Zepsułam to. Kula mnie przygniotła. Nie ma jakiegoś osiągnięcia na dobry początek? No właśnie, kuźwa nie ma. Na przykład zgnieć Larę 4 razy kulą. A nie? Ja bym to wygrał. Ej, to chyba, to nie jest czasówka teraz? Właśnie my chyba teraz musimy do tego sekretu. O Boże. To co ja mówiłem kiedyś tam tak. Dawno temu? Lara, ty strzelaj dalej. Dobra, teraz znowu pier nam się pojawił. Wiesz, że ja wpadłem do tej dziury i ta kula mi nie wzięła nic? Dziwne to było. No chodź tu, ciulku. No ale dobra, pomijamy to. Sobo mówi, że tu jakiś pier będzie. Nie pamiętam w ogóle pomieszczeń. Dobra, no idę po sekret. Bo już widzę, że te drzwi są otwarte. No nie denerwuj mnie, pier, bo po prostu... Znowu pierdzi mąka. Pier. Little bug. Mały... robak. Jest, lezie to. Ale to jest zamknięte. Co aktywowało tą czasówkę? Jakby nie rozumiem. Nie kumam. Widzisz, to jest to, że ja nie pamiętam, co to aktywuje. Jak aktywacja, ale a dźwignia to aktywuje? No idę, to w takim razie nie będę zabijała tego piera, bo ja nie pamiętam, co aktywuje tą czasówkę tam. Że to ja te drzwi miałam zamknięte. Nie, to chyba chodziło o kafelek któryś, tak? Właśnie, czy nie? Ja nie pamiętam. Tak mi się, tak ja to pamiętam jakoś, że to... Bo tu nie ma dźwigni żadnej. Nie wiem, biegnę tam. Któryś? Nie, te przy wejściu, wiesz, Cełko? Przy samym... już spieprzyłem. Przy samym wejściu, jak wchodzisz tu... No ale, no to co? To tu jest kafelek aktywujący się. No ja mam zamknięte, nie rozumiem. Który? Jak się wchodzi? No? Jak się tu wchodzi w ogóle, to przejdź przez ten, to usłyszysz, że się otwiera. Nie wiem. Serio, naprawdę. Główne wejście. A jakie główne wejście? No takie miałem wrażenie, że... No nic mi się nie otwiera. No też nie. Kurde, to może ja coś... pomylowliwszy. O co tu chodzi? Które to było? Nie pamiętam. Może to faktycznie ta dźwignia? No ale nie. Myślę, że ta dźwignia byłaby tą czasówką? Kurde, teraz znowu mi się otworzyły. Zaś się zamknęły. O co tu chodzi? Przed chwilą to ale zrobiłem ładnie. Ci się? Tak. No ale to co zrobiłeś? Musisz tu wyjść stąd i wejść jeszcze raz. A zrobiłeś tą dźwignię u góry? Tak. Nie, znowu to źle. To nie rozumiem. Nie wiem. Nie czaję tego. No też nie za bardzo, wiesz, powiem ci. Noż kurde! Słuchajcie, co aktywuje? Nie, ja jej nie aktywuję. To powiedz mi proszę, czym ją aktywujesz? No ale przed chwilą mi to wyszło, nie rozumiem tego. A czym to aktywuje? No gdzieś tu łażę. No nie da rady, no nie da rady. Teraz mam ciszę.
nie, dobra, wchodzę jeszcze raz do tego pomieszczenia. Nie no, ja teraz oszaleję. Ja też. O, teraz mi się otworzyły. Tylko, że nie no to znałeś. Co, gdzie jestem, gdzie nadepnąłeś? Nie, wlazłem i wylazłem stąd. Jeszcze raz ładnie. No nie, patrzcie jakie to jest, jakie to szybkie jest. No, ale ja mi się ani razu nie otworzyło. Ja już na każdym klocku stałam, Grzesiu. Rozumiem. No to wytłumacz mi. Czekaj, może, bo znowu mi się zamknął. No zamykajcie się. Poczekaj, może ja coś wyczaję. Dobra, jak tu wchodzisz, to ten drugi filar od lewej, on otwiera. Jakby musisz być koło niego. Kurde. Masz to? Nie. Drugi filar. Ja pierdolę. Przepraszam, ale ja tego nie zrobię, słuchajcie. Wkurza mnie to. Mhm, dobra, widzę. No. No zamyka mi się co chwilę przed nosem. Masz to? Ten drugi filar? Nie. Nie, bo ja nie wiem, w którym miejscu to ma być. Filar. No ale ja widzę, ale ja nie wiem, w którym miejscu mam... Dasz radę. Dobra, wiedzę. Mhm. Dobra, mamy to. Ale nie, nie oszaleję zaraz, nie zrobię. Wiem. Tego. No, powiem ci, że... Ale słuchaj, wiesz co, tutaj jak sobie wejdziesz do tego sekretu, to są takie dwa plakaty, no, znaczy trzy w sumie. To normalnie widać, jakby były rzeczywiście z marmuru. Nie wiem, takie mam wrażenie. Okej. Okay. Tak się przyjrzysz, tak? Nie plakaty, tylko takie płaskorzeźby, co ja gadam. No to jest niemożliwe, bo ja to robię idealnie, a ona mi, słuchaj, nie zdąża. Zamykają ci się przed nosem. Mhm. Kurde, znowu pier. Teraz będziesz tędy biegł. Serio? Pier, ja nie mam... Nie jestem w stanie tego zrobić. Mam wrażenie, że ta czasówka jest bardziej wyżułowana niż była. Teraz... Oszaleję. Dobra, mam to. Szadę. No i tu mamy te magnumki chyba, nie? Tak. No są tutaj. Ja to zaraz zobaczę, jak to wyglądało w oryginale. Nie? Aha, Maniak z marmuru. Dokładnie. Zapisz to, bo nie chcę mi się tego powtarzać i w ogóle muszę sobie wziąć apteczkę, bo... No i nie mryga życie. Nie mryga, nie? Mhm. Nie. Dlatego czasem nie patrzę na ten pasek i przeoczę to, no i ginę. Aha, bo to klucz jest. Aha. Jak ja, wiesz co, ja już tak ginę. Jak ja przeszłam tą grę, no... Nic mi nie, mówiłem o co ci chodzi. Bez z tymi challenge'ami, ja nie wiem. Ale w ogóle przecież na PlayStation grało się bez karty pamięci. Tak, ale jak te challenge, wiesz, tam no save czy coś, no to... Nie wiem, jakaś idiotka. Tak. Dobre. O Boże, znowu małpy. Może jeszcze piera brakuje. No, aha, bo ty już gdzieś tam dalej jesteś, tak? Da, dalej. No, gdzie jesteś? No, zabrałem klucz. Z tej wody. I co to potem było? Jak znowu dostać się na ten balkon? My jakiś skrót... No bo tam woda jest. Mamy później jakiś skrót? Czy znowu muszę mi robić te głupie czasówki tamtędy? Nie, no możesz sobie iść skrótem. A gdzie ten skrót jest? A nie wiem. Nie. Nie no, musisz, normalnie. Musisz tam. Chyba znowu ten taką znaczy, durną ja czasówkę. Po prostu się opuszczę przy tych... Nie, ja się opuszczam przy... No. No to wiesz, przy kolcach. Tak? Tak chcesz zrobić? Brzydko, tak? A ja już to pokazałam. Nie po Bożemu. Tak. Ja jeszcze klucza nie mam.
Dobra, to ja zrobię po Bożemu. Ale to tam, moim zdaniem, to już powinno być pootwierane. Właśnie... Jak to było? Te drzwi na pewno masz już otwarte. Musisz mieć. Boże, co ja robię? Patrzcie, co ja robię. Jestem jakiś pierdzielnięty w mózg. Ja robię jeszcze raz to samo. Właśnie, które to były otwarte? No, po prawej stronie zjeżdżasz. Nie, dobrze, idę. Idę przez kolce, dobra. Czyli nie muszę robić tej czasówki. No nie, bo miałeś drzwi otwarte. Tak, ale czasówkami ja... to były bramki, a drzwi się po prostu otworzyły i tyle. A ja zrobiłem jeszcze raz. Co sobie będę żałował? No w sumie tak. Co racja to. Ale wiesz co, można cheatować troszkę, ja to pokażę. No to w sensie jeszcze inaczej. Od tej strony właśnie lewej, tego jak patrzysz na to całe koloseum, od lewej można doskoczyć bezpośrednio tam na balkon. Nie od prawej, tylko... Okay. O, zrobię to? Tak, chwyciłam się. Aha, czyli... Tam od lewej strony w ogóle. Czyli te zostały. To nie jest cheat, ona tu doskakuje. Nawet tu nie trzeba takiej stópki wikingowej jakiejś konkretnej robić. Zabiłaś małpy na dole? No i tak, zobacz, tam otworzyło się na dole tylko te bez drzwi. Sensu. Ja idę te drzwi spenetrować. Tu chyba była jakaś znajdźka? No i to jest tylko znajdźka, to sobie... Aha, i klucz wsadzamy, dobra. No. No i to będzie koniec levelu, wiesz o tym? Wiem. Jak sobie tam kwiczą. Nie będę wszystkich zabijać. Jak to nie? Nie, płynę. Zardzewiały klucz. Tak, płynę. Nasze ulubione Rusty Key. Aha, bo tu małpy wyszły. A, to ja chcę zabić. To jakiś ekran miałem dziwny, czarny. Nie, no i nie mogę zostawić małp. Nie można coś. Nie może być. Można. Gdzie są małpki? Myślę, że można. Gdzie są małpki? Na dole? A czemu one tam na dole są? Ale głupie. Gdzie one są? A tu. No, 3 z 3 sekretów koloseum. Mam 13 przedmiotów podniesionych na 14. Ciekawe, co pominęłam. Ale chcę małpy zabić. O, Pałac Midasa. No, tutaj to będzie wyczyn. Gdzie są te małpy? Chodź. Pamiętasz wszystko? To nie były te takie złote, tak? Sztabki tu się robi. Tak. To jest naprawdę rozległy... No, rozległy custom. No, może custom. Custom. Level. Level. Custom. Level, no. Tutaj nas porywa, tak? Porywa nas prąd. Prąd. A tu jeszcze ten jest, Guguś. Dobra, idę sobie najpierw pozabijać Gugusia. Zaraz tutaj pokażę, jak to wyglądało. Tylko chciałabym tak... Wszystkie po prostu zwierzaczki pozabijać, które mi tutaj... No, przede wszystkim, jak to wyglądało? Proszę mi pokazać, patrzcie. Jadziem dalej. Szkoda, że nie można krokodyla jeszcze zabić. Aha, tutaj nie ma. Podniesione przedmioty miałem wszystkie. Sekrety, tak? 25 zabójstw. Jak to było, nie? Aha, to jest to. O Jezu, no, pamiętam to. Ale zwróciłeś uwagę, jak sobie już miał pasek. Jak sobie wyciągniesz broń, czy pasek wiesz, w wodzie, czy że on jest taki vintage? Przestań zobaczyć vintage. No vintage, ten pasek jest vintage. A ciekawe, jakie tu będą wyglądały ogrody, mogą być ładne. Mi się zawsze ta lokacja podobała. Ja na razie sobie cały dół oczyszczam z przeciwnika. Tak. Najpierw tu mam gorylę. Pięknie to tutaj wygląda. Ta świątynia.
No ja pamiętam, że tu na dole była jeszcze małpa. Weź mi, ciągnie mi szutkana, jeszcze tam jest coś za rogiem, może tam za rożkiem. Oczywiście. Te ogrody piękne są tu. Ci powiem. Już widzę, że to ładnie wygląda. Słuchajcie, a... Jeszcze na razie. O, 400. Zanim pójdziemy do pułapeczek. Idzie jeden z drugim? Bo to pełno zawsze było tego dziadostwa. O, już. Ja sobie może przygotuję magnumki. No, 400, wow. Właśnie, dlatego nie ma co. No nie, ja nie mam co chomikować. Wiesz co, otworzyłem sobie te ogrody, no nie? A ty, co porobiłaś? No ja na razie nic takiego. Gdzieś ty sobie otworzył jakieś ogrody? No te ogrody tam. A jak to zrobiłeś? Bo ja nie wiem, gdzie... A tam trzeba iść, poszedłeś pewnie środkowym przejściem, no, no. Tak? A, okej, okay, bo ja na prawo poszłam czyścić. Pięknie wyglądają. Ta fontanienka tutaj i... Znaczy, to nie jest fontanna, tylko... Najwyższy czas. Ty, dostałem osiągnięcie. Jak spojrzysz na zegar słoneczny, to dostaniesz osiągnięcie. A gdzie to był zegar słoneczny? No właśnie w tych ogrodach. Ładnie to wygląda. Okej, okay. Aha, okej, okay, okej. Okay. I tutaj coś było? Aha, tam. Nawet nie, wiecie, my to będziemy tutaj te takie właśnie osiągnięcia, to... Co? To będziemy zdobywać tak, nie wiedząc. No. Bo tam podejdź do tej bramy, ona się otwiera. Dobra, 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 już wiem. Midas. Ty, zamienimy larę w złoto? Zamienimy, oczywiście, że tak. Ty, jakie nogi Midasa, nie wytrzyma. Ty, a tam dalej widać jego rękę. Ale fajnie zrobili. O kurde, a widzicie jego głowę też? Jak siedzi? Nie, on jest... Jakby całość jest, tylko są same nogi, wiesz? A i kawałek ręki wystaje gdzieś tam w skale na górze. Fajnie. Ty, ale te nogi to... Patrzcie, jak to wyglądało kiedyś. O taką... Idę do ogrodów. Ja pierdzielę. Patrzcie na to. Oj, te porównanie tutaj cię rozbawi, ja wiesz? Rozbawi cię. Aha, bo małpka tutaj jest, wiesz? Tak, tak. Aż już nie, aż mnie normalnie zatkało tu. Patrzcie. Ale co, porównanie tutaj? Porównanie tego? Stóp Midasa do tego. A, okej. Okay. A to musiałabym iść tam na górę, tak? No, ale wejdź te, nie chcesz? Bo tu może zamienimy larę w złoto, chodź. Tak, tak. Boże, poczekaj, bo mnóstwo tych małp mi tutaj znowu wyskoczyło. No jest trochę. Jezu, ale ta ręka to pięknie wygląda, ona ma taki, wiesz co, taki czyli znak. Mam tam wejść na górę, tak, bo ja nie pamiętam, gdzie to było. Tutaj był w ogóle chyba sekret. Tak? W tym ogrodzie. O, tak, czekaj, czekaj. Lara się zamienia. Jezu, jak błyszczy pięknie. Ja już tam idę. No i osiągnięcie masz, jak Larę zamienisz w złoto. Jestem tu. Ale czad. Dobra, ja te stopy muszę zobaczyć. Weź te stopy tam. Zobacz, no po prostu chodźcie ręce opadają. Tak się uśmiałem, że... Okej, okay, pokazać. Jezus Maria, no. Dokładnie Boże. Tak. Hit. Hit. No i ręka też, nie? Możesz też pokazać, jest, bo... Dobra, to wchodzę na nią. Wejdź, wejdź. To zapiszę sobie. A ten, odmierzyłaś sobie czas? Znaczy w sensie osiągnięcie? Bo tam tak. Był taki ten, no. Okej. Okay. Dotyk Midasa. Zostań złotą larą. Wow. Czad, nie? No, ogień. Ślicznie. Ślicznie ginie. Ślicznie ginie. Dobra, to wracamy. O matko. Wiesz co, tutaj za krzakami była dźwignia? Ja nawet nie wiedziałem o tym. No właśnie, wiem, że tutaj jest jakiś sekret. Gdzie za krzakami? O Jezus, Coyote Creek. Jak się tu wchodzi, to na lewo, wiesz? Zaraz w krzakach. Ale jak mówisz się... o ogrodzie. Tak, jak się wchodzi do ogrodu. No i ja wiem, że tu była jakaś normalnie... jakiś sekrecior. Ale z... Tak, tak, i to będzie sekret chyba, wiesz, tylko że... Bo to będą te Coyote Creek. Tak, Coyote Creek. No nie umiem. To jest czasówka chyba, tak?
Nie Nie, tak nie, nie, kojarzę. niekoniecznie, tylko kojot Nie? klików nie umiem przejść. Dobrze. O, zginęłam właśnie. No właśnie o to chodzi. Ale nie ładnie. Dość, że mnie zabiły cię haczki, to jeszcze spadłam w dół. Jeszcze coś tutaj macie ciekawego do zabrania? No dużo tu znaczek. No, 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 właśnie tego chciałem jeszcze. Ty na górę spójrz, takie te takie kraty. Tego nie było w oryginale, jak zrobisz. No. Tych krat. Patrzcie, nie ma. Pięknie. No jest. Te drzewka, jakie były malutkie. Pizdeczki. Małe pizdeczki. Takie chaszcze. Zresztą wiesz co, w tej sali tutaj z tym zegarem słonecznym też ten. Też chyba nie ma sufitu. Zaraz sprawdzę. Nie mogę przeskoczyć. Tych? No. O, już kojot klików. Aha, poczekaj. Słuchaj, no, jestem nie przy było tego takich na schodach. Suficie. Jestem przy takich schodach i powiem ci, idziemy tak, na no górę. Musimy tam iść, bo tam będą te wszystkie te dźwignie, nie? A, te dźwignie, będziemy ale musieli to sobie otwierać góra te czy te. dół? Bo jeszcze na dole też jest przejście. No to ja już tam wyczyściłam. Ty poszedłeś Aha. do ogrodów, a Aha. ja sobie tam A ty wyczyściłam. tam poszła. Dobra, to ja też tam Tak. idę, no. No, tam będzie znajdźka. Chyba ze dwie, trzy. Okej, okay, okej. Okay. No to ja sobie oczyszczę tam u góry. Przy okazji można już pospisywać te dźwignie. Teraz wziąć shotguna 13. No, będzie. Ciekawe jak będą ten, bo w oryginale to było takie. Właśnie fajne to było, bo to było takie nieczytelne, nie? A tutaj No. to może być tak aż za mocno Właśnie będzie. zaraz zobaczę. Będziemy widzieć to No wszystko. tak, to jest bardzo czytelne, ale wiem, że któreś były pozamazywane. Właśnie Tak, tutaj było widzę. takie, że gdzieś tam Ja coś jeszcze od. by. Ciekawe, jak rozwiązali sytuację ze zbagowaną apteczką, która była tu na samej górze. Ciekawe, czy pamiętasz, o co chodzi. Chyba coś pamiętam. Była na Kurde. samej górze apteczka, której teoretycznie nie da się w żaden sposób po prostu zabrać. Ja jestem ciekawa, czy w remasterze w ogóle umieścili tamtą apteczkę. Czy Najpierw to nie sobie będzie jakiś muszę swego znaleźć. rodzaju, wiesz, smaczek, jakiś easter egg? Może, nie wiem. A ciekawe, czy no, w ogóle nie poczytaliśmy w sumie, czy na No. przykład autorzy nie porobili jakichś tutaj fajnych takich smaczków dla fanów. No. Słuchaj, ja Zgadza tutaj się. wyczyściłem ten dół i tutaj się nigdzie nie. Tu się nie da nigdzie wejść wyżej, nie? Tutaj. Nie, nie, po prostu zbierasz Tak, znajdźki. tak, Trzy tak. chyba były. No. Dobra, idę tam na górę. Co spisujesz, czy co? Nie, na razie zbieram też znajdźki u góry. Ale generalnie wiesz co, zrobimy sobie u góry jedną dźwignię w dół, to będą chyba pierwsze drzwi takie, jak się wchodzi do tego główienka, to pierwsze drzwi po prawej. On tam chyba były ognie, tak mi się wydaje. To ognie sobie właśnie zrobimy, bo ja je lubię w ogóle. Bardzo lubię to ognie. Jeszcze gdzieś słyszę małą Poczekaj, bo piszątkę. sędzia mi pisze, nie wiem, czy to coś ważnego. Aha, tu, dobra, wiem, dam apteczkę, w którym miejscu mówisz. No, zaraz zobaczę, czy ona tam jest w ogóle. Tak, to było tam. O, tam na samej górze, słuchajcie. Tak. Dzisiaj moja kolej na wyjście z tornadkiem. O. A to dobrze, dobrze. Ja lubię z tym dzidziulkiem moim chodzić. Kurde, Ja nie też widzę tutaj, pójdę ale z zaraz Dianą. wejdę Jak jeszcze skończymy, wyżej. to idę też. Ja też idę z Dianką, nie? Jak skończymy to. Wiesz co? Nie widzę tam żadnej apteczki. O. Chyba sobie ją darowali. Chociaż nie wiem. Dobra. Zrobimy u góry pierwszą dźwignię po lewej. Dobra? Poczekaj. Co tak cicho mówisz? Dobra, jestem. Skupiłem się. Pierwsza dźwignia po lewej Po lewej. stronie.
No i cudowna muzyka w tle. Piękna muzyczka. I które się otworzyły, mówisz? No te z ogniami. Tamto chyba. No i już moja muzyka się skończyła oczywiście. Bo zginęłaś. Nie, bo zaczyna się czasówkowa muzyka. A. Ja muszę sobie w ogóle to nie było ciężkie, już mam sztabkę. No ale cóż. Czy tu były jakieś gargamele? Jakieś były. Pływające szczury. No ale ciul, tam nie zabijam ich. Nie zapływają. I zapływają. Co one mi tam co ja robię? Słuchajcie, co ja robię? Czy wy to widzicie? Co tu Grzesiu robi? To trzeba na jednym speedzie zrobić. No i muzyka mi się skończyła. O. No, no właśnie mówiłam. Ale wiesz co, nawet ta po załadowaniu tego, jak spadłem na dół, to chciałem jeszcze raz, to już nie było muzyki znowu. Tej takiej... Nie, po prostu zaraz oszaleję. Ja nie będę tutaj żadnych szczurów żałował, absolutnie. Ja tu słyszę w ogóle jakąś małpę. O, jakie fajne szczurki. Czy gdzieś tutaj mi małpa zagraża? Ale ładne te ognie. Ale oczywiście, że jest małpa. Ona nie może wyjść, ona się zaklinowała. Dobra. Jakie następne? No to... Ja wiem. Lecimy jakoś tak tu po kolei, żeby się nie ten... Właśnie tego tutaj następne drzwi. Aha, to nie to masz, jest... dobra. To, znaczy no jest zepsute, nie? W sensie... No ale to nieważne, no to sprawdzimy, nieważne. Nie? Dobra. Wydaje mi się, że ona będzie w górze. Że będą tylko te dwie przedostatnie w dół. Wydaje mi się, że ta pierwsza to na pewno nie było dźwignia do góry, czyli musielibyśmy ją odhaczyć. Tą naszą, co teraz mamy, tak? Mhm. Mi się wydaje. Ja bym zrobiła tak, tą, czyli drugą od prawej, środkową, a tą pierwszą bym dała do góry. Powrotem. Zaraz się okaże wszystko. Tak, tak. Otwarte. Trzeba mi tutaj małpę jeszcze jakaś. Co ty, niepoważna jesteś? No. Gnochem stąd. Jak to tak? Ten. Nie pamiętamy tych sal. W sensie, co tam było, różne. Oj, były. Dobra. Kojarzę tą salę. Tak? Co to było? Głupie. To będzie właśnie z wysuwaniem takiego... Chyba wiem. Tego i to się wszystko zasypie to tutaj chyba, nie? To się wszystko zasypie, tak. Ej, a my jakoś tak sekretowo się tutaj w ogóle nie skupiamy. Ale to tam dopiero na dole, jak to odsuniemy chyba. Tutaj coś na górze chyba zasypane było, tak? Nie, to na górę się szło, żeby później... Wiesz, nie co? Pamiętam, czy mam iść na dół, czy na górę. Idę, zobaczę na górę na razie. Bo nie wiem, czy... Nie było sekretu, jak się wchodziło na górę? Nie, dobrze chyba poszłaś, wiesz? Mhm. No i tu się to wysuwa i to się wszystko zawali. Zobaczyć, czy coś tu się... Aha, okej. Okay. No dobrze. To idę na górę. Mhm. Ile tu jest w ogóle tych sekretów? Trzy. Rąbło równo. Słuchaj, za tym głazem chyba nic nie było, nie? Sprawdziłam, nie ma. Wiedziałam, że nie ma, ale wiesz, mogą twórcy tutaj zrobić jakiegoś takiego pranka. No, albo na przykład zrobić osiągnięcie. No. Jeszcze sobie to pokażę. Zobaczcie te łuny światła, no coś pięknego. No, takie, zauważyłeś, że się przebija tak, jakby słonko chciało tak, w te dziury tam tak, wejść. Tak. Świetnie tak, to wygląda. No, rewelacja. Tego w oryginale to nie było. A, okej. Okay. Rewelacja nad Bałtyku, lody na patyku. Ani wódka, ani wino nie zastąpi ci bambino. Okej. Okay. Ani wódka, ani wino nie zastąpi cię. Będzie dziewczyną. Dobra. Nie było żadnego kuźwa sekretu? Ja nie wiem. Mam się wspinać. No dobrze.
O, słyszę Już małpkę. tam, już tam małpka, już. A, bo my będziemy tu. No to tu był sekret tam na samym dole, to No ja wiem. wiem, aha, no ale to jak Dobra, pójdziemy położę. teraz, to już tutaj nie Nie, przyjdziemy, nie, w nie. sensie. Najpierw na dół, to dopiero później tam. Później, nie? A teraz zobacz, jak ładnie wygląda ta woda, tak jakoś ta tafla. Pięknie. Możesz zabić te No małpy. właśnie, możesz tu pozabijać to wszystko. Jeszcze jeden. Jeszcze tutaj Krokodylów były od cholery. krokodyle, nie? No dwa. Jeszcze chciałbym tam zobaczyć, bo nie pamiętam, jak to było w tym basenie, ale to ładnie to wygląda. Nie, tu nic. Dobra. Jeszcze jakaś małpa mi tu. Jezus, Ja ile sobie muszę tu małp. pokazać, jak to tutaj się miało. Proszę bardzo. O, mamy teraz krokodyle. Gdzie? Aha, bo one są na dole też, te piętro niżej. No. Gdzieś tam. No Dobra. słuchajcie, to wyglądało o tak. Nam się można będzie dalej chyba łapkować, czy jak? Kuźwa, ja tego nie pamiętam. Tu dwa razy chyba będziemy musieli iść na górę. Jak Chyba to tak, było? ale co, najpierw idziemy, co tam jest w tym basenie Najpierw dalej? płynę, bo ja nie pamiętam, co Tylko, tam że chyba było, tam jeszcze jeden szczerze krokodyl mówiąc. wylezie, tak, czy nie? No, dwa mi wyskoczyło Ale jeszcze chyba. jeden będzie? Trzeci? No, nie? Nie. Chyba nie. No dobra. Chyba. Tu było... Aha, takie Jakaś skakanie. znajdźka mi się wydaje. Bo my musimy się dostać tam wyżej, tak? Jeszcze Jest tam wyżej. znajdźka, jakoś ją trzeba, można było zdobyć, pamiętam to. Tędy. Tak. Na pewno nie w ten sposób. Ale to tylko znajdźka. A to sekret, okej. Właśnie mi się wydaje, że sekret. Dobra, to sekret. Ty już zdobyłeś. No. I tutaj musimy chyba teraz. To co teraz, słuchaj? To tutaj idziemy na ten. Skaczemy na to. Jak to było? Tu. Na tych łapkach po drugiej stronie. Właśnie się zastanawiam. Jezus, ja No już bo nie my tutaj pamiętam. teoretycznie, no ja nie wiem. Jak to było? No właśnie nie wiem, co najpierw, czy sekret, czy co. Bo my się gdzieś zupełnie indziej Ja myślę, że udamy. sekret. No ja idę Chodź. po sekret. Tak? Idź tu. No idę po sekret. I to będzie już ostatni, wiesz o tym. No. To było gdzieś u Łotu. W sumie to No i nawet... będziemy musieli tu po prostu wrócić, nie? No tak. Tylko, że teraz jesteśmy piętro niżej. W sumie tu nie, tutaj docelowo mieliśmy się chyba dostać, tak? Czy nie? No ale tam u góry też musimy się dostać. Chyba, czy nie? Ja Ja właśnie nie nie wiem. pamiętam. Czy ta droga nie prowadziła właśnie na piętro Mam jakąś niżej? amnezję Ja w też związku z mam. Ja generalnie jedynkę to tak, kurde. No mam amnezję, jeśli chodzi o jedynkę. No, no mam. Znaczy, jedynka jest moją ulubioną, ale No ja po tak, prostu, ona jest ale... taka bardzo intuicyjna, te wspomnienia, tak, wiesz, grasz i one wracają. Dopiero trzeba Poza nie troszkę ma żadnej innej poczekać. małpy tutaj? Nie ma tu innej małpy? Kurde, flarę Wydawało chciałem. mi się, że była tu jeszcze A mi jakaś się... znajdźka. Jest. Właśnie gdzieś za jakimś Jest, 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 filarem? jest. Jest. Nie pamiętam I już. tak muszę sobie ją użyć i tak, no, A, no. 25 małych apteczek, pozdro. Tylko czy jest jakieś osiągnięcie nie używając apteczek? No na pewno. Myślę, że zrobili tak. Myślę, że tak. Mam już cztery, słuchaj, z shotguna, więc ja przechodzę na Magnum. No ja na Magnumy cały czas tutaj. I widzisz, i zobacz, i tu jest to, co właśnie myśmy chcieli się dostać, czyli ten... To miejsce, które można by było w sumie stamtąd, nie? Z góry. Nie ma w tych wnękach nic nie było? Niesamowite mi się wydawało, zawsze wydawało, że tutaj coś było. Ja byłam przekonana, że u góry. Nie, to jednak nie. To teraz idziemy To na jednak górę, ale to tutaj. dziwne, nie rozumiem Nie, tego. to jednak w takim razie nam się coś popieprzyło. Patrz, i teraz Wiesz? idziemy. Wydaje mi się, że nam się coś popieprzyło. Wiesz? Dobra, ale tam jest w rogu przecież dziura. Chodźmy tędy. No Tam na tak. łapkach, no No właśnie. tak, tylko ja myślałam, A że ja nie jeszcze wiem. piętro wyżej też coś jest. Nie wiem dlaczego. Dziwne. Ale ładnie cień na dole już nie Tak. jest. Słuchajcie, patrzcie, pokażę wam.
A nie, nie mogę, bo mi wyjdzie, może mi wyjść do Windowsa. Może, za dużo trzymam. klawiszy, nie? Jak No, a naciśniesz. nie, nie, nie. To zobacz, jesteś na łapkach, czy nie? Jestem. A to nie, to ja sprawdzę. Chcę zobaczyć, czy mamy wszystkie sekrety. No naprawdę, jeszcze tutaj musisz jakiś nietoperku. Pokaż mi te sekrety. Ja, wszystkie. Radocha, nie? Z sekretów była bardzo duża radość. Tylko wiecie, kiedyś to tak było, że my musieliśmy sami to, nie? Nie było tak, że nam ktoś coś... Dokładnie. Czy to... Znaczy były te gazetki, ale nie przypominam sobie, czy... No ja korzystałam. Ja korzystałam, przynajmniej w jedynce w ogóle solucję szukałam. Była solucja do dwójki. Chyba skorzystałam tylko w kilku miejscach. Ale do jedynki jak najbardziej, o Boże, naprawdę, bo jedynka była tak ciężka pod tym kątem, wiesz co, bo ja na tym Saturnie gram, a tam nie zbierałeś tych klejnotów, tylko w miejscu, w którym jest klejnot, mogłeś zapisać, nie? No, 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 no. Mhm, to... no. Znaczy, akurat tej konsoli to ja nie ten, nie? No możesz nie wiem, więcej ale to powiedzieć, było, ale... Bo na tej konsoli tylko była taka forma. Jakby na PSX-ie chyba się zbierało, nie pamiętam. Mhm. No, na PC to mogłeś w każdym miejscu. Tak. No, a niestety no, na Saturnie to po prostu w miejscu, w którym był kryształ, to w tym miejscu to sejwujesz. W tym miejscu. Tyle, do widzenia. Ja to pamiętam, miałam największą padakę i tam się, pamiętam, prawie że poddawałam w kopalni na tli. To był jakiś dramat, wiesz, bo tam było tyle tych pułapek, a ty wiesz, nie możesz sobie zapisać przed wejściem no do tak. jakichś pułapek. Tylko no. Idziesz górą? Tak. Jeszcze chciałbym pokazać tą salę tutaj, bo tu chyba sufitu też nie było w jedynce. No właśnie. No nie, nie, był taki, nie było tego no. otwartej przestrzeni takiej. My nie idziemy na ten dach tego, tak. tego. I tam była chyba sztabka. Ej, cholera, zapomniałem o nim. To krokodyl o krokodylu? Oczywiście go zabiję, nie? Jak tam stoimy z czasem? Jeszcze troszkę. Dobrze. Musiałem go zabić. No to wiem, może no uda nam się. No nie, nie uda nam się, bo jeszcze jest dużo tych drzwi do ogarnięcia. Tutaj tak, no to jest jednak level... Jezu, przepraszam was. Spadłem. Co, spadłeś? Myślałam. Bo ja prawie, że też. Prawie, że. Zapomniałem o tym. Wczytaj. Gdzie jestem? A czy była też taka dziura w suficie? Nie, tu było zabudowane wszystko. A tu jest taka jakby właśnie ala jaskinka. Fajnie, wiesz, po tym jak zranisz tego krokodyla, to taka krew fajna. Taka łuna w tej wodzie. Nie popuszczam. Dają dużo naboi, ja nie będę tego trzymał. No to mamy... Dwie sztabki, tak? My trzy chyba potrzebowaliśmy, prawda? Trzy? Trzy. Naprawdę. Trzy, mi się wydaje, że trzy. No. Bo mnie zaraz nietoperz zabije. To będzie. Idę wyczaić, jaki jest następny ten. Jaka jest następna kombinacja. Dobrze. A ja tu jeszcze, bo widzę na dole mamy tych guguśków. Jest jakieś osiągnięcie, jak tygrysy cię zabiją? Ja bym poprosił. Wiesz co, zabiły mnie i chyba nie ma. Środkowa i ostatnia. Środkowa i ostatnia. Dobra. Bo padnę to ze śmiechu. Środkowa i ostatnia, muszę zapamiętać, bo dopiero zmierzam.
Pierwsze takie sprawdzenie. Tak, jest otwarte. Gitara. Zobaczymy, co tam jest. To chyba będzie właśnie, tak mi się wydawało, że to będzie to pomieszczenie z kolcami. A, Pamiętam, chyba pokażcie, jak wiem. to wyglądało. Powrót do przeszłości. Tak, tak, tak. Wszystkie zaczerwienione, zakrwawione. Tutaj tak samo, tylko w innym. O, muszę na chwilkę cięcia. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy. I słuchaj, a mogłabyś jeszcze raz mi ten, który to był? Środkowy i... Środkowy i ostatni. Ostatni, a środkowy i ostatni. W szkolce tam walczysz. Z kolcyma. Znaczy, no, na razie sobie środkowy wyciągam. Środkowy i ostatni? Ale to... Aha. Co? Nie wiem, które drzwi. Czy ja dobrze zrobiłem? No te następne. Środkowy i ostatni. Ostatni w sensie po prawej stronie, prawda? Na, 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 na. To jest? Na, na, na. Ja po lewej. No. Aha, no ale to jest pierwsze. Od lewej to cicho. Jakoś się tak liczy. Wydaje mi Cicho. Się, że... Cicho. Cichaj. Cichaj. No to ten ostatni, te ostatnie drzwi to chyba nas właśnie... To my to zrobimy, Grzesiek, bo tu jest już trzecia sztabka. Tylko trzeba się jeszcze zamienić, nie? Aha, no tak. Zapomniałam. Przez ogrody, tak? Boże, patrzcie na to. Jak to wyglądało? To zaraz wam pokażę. O tako. I tako. I tako. I tako, i tako. I tako. A ty już wzięłaś tę sztabkę? No mam. I pokazuje, jakie tu jest pięknie. Żeby nie było, że ja kłamę. No. Kłamę. Jakie mają te ostatnie drzwi? Ja sobie już je otworzę. A i tak musimy je zamienić. Ale nie będą otwarte. Pierwsze i ostatnie. To chyba tutaj już nie ma wątpliwości, Krzysiek. Pierwsze i ostatnie. Tak. Tutaj się nie pomylę. Nie ma wątpliwości, czy lewe, czy prawe, nieistotne. Tu się nie pomylę. Nie. Boże, ja nie zapisuję. Zaraz zginę na tych kolcach. No spróbuj tylko. Idę do Midasa. Ale jestem powiem ciekawa, ci, że... jaka stęki, takie jak ona będzie to fajnie. zmieniała. Znaczy, stęki. No, 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 właśnie, jak zamienia, nie? No takie, tak, takie. Można powiedzieć, że kaccenki. O, zapomniałem. Nie chciałam, no dobra, zapisać mogę, ale chciałam pokazać jeszcze tutaj, jak to wyglądało. Małpa by mnie zabiła, czujesz? No wiem, bo my już tam nieraz ktoś tam zabił. Teraz zapiszę. Czy tu były kolce nade mną? Są. Dobra, to zrobimy tylko. Jest taki fuks. Musisz mówić troszkę głośniej. Ej, wiesz co, bo ja może jestem za ten, za... No bo... Oddalony nie, za czasami bardzo. Jak tak, wiesz, mówisz o swoich jakichś takich przemyśleniach, coś tak bardzo ciutko, a jak tak mówisz normalnie, to jest ideololo. Dobra. Bo może mam za daleko ten mikrofon. Nie, no teraz gitara, no. Ale, ale, ale. To było tak. Ogrody. Ogrody miłości. No i słuchajcie, wkładam. Co? Uwaga. No. Sztabka ołowiu. Ty, ale wiesz co? Ale lipnie to, znaczy lipnie. No. Poczekaj, ciekawe, nie mów. Czy zwrócisz na to uwagę. No nie, nie mówię ci. Nie. Czekaj, bo to było ogrody były na dole. Nie mów. No wygląda to trochę komicznie, ale okej. Okay. Ale coś jeszcze chciałaś powiedzieć, oprócz komiczne? Czy ja coś zajarzę? Śmieszne i trochę dziwnie i chyba mi się to nie podoba. Aha, okej. Okay. To zaraz zobaczę, co ja powiem. Tu,
To było gdzieś tu. Sztabka ołowiu, no. Ale ona tak robiła. No tak, ale nic ci nie wadzi? No, te iskry są takie same, w sensie tak samo pikselowate tak jak... Mm-hmm. No, identycznie, tak samo no pikselowate tak. Jak w 96. No, trochę to dziwnie wygląda. Mogły być takie ładne, takie... No, no, wiesz o co chodzi? Jakby cała reszta jest piękna, a to jest niezmienione. No, może tak miało być. Nie czepiajmy się. To. Mogliśmy, no mogłoby być, bo jak zrobili piękne świetliki na przykład to mogli a tutaj... takie, a tu, no dziwnie to wygląda w każdym bądź razie. Dobra, niech będzie. Słuchaj, to teraz... No już jestem przy tych do wkładania. To było, też jakieś drzwi trzeba było potwierać? No tak, to co mówiłam, pierwsza aha, i ostatnia, dobra. Nie? Mhm. Ja tu muszę pokazać, jak to wygląda w szyk. Jezu, ej, ale wygląda to pięknie. Jezu, jakie śliczne. W ogóle te wnęki, gdzie się w te sztabki wkłada, są tak pięknie przeozdobione. W ogóle, kiedy pokazuję te trzy złote sztabki, bo nam są pokazane rzymskie trzy, też to pięknie wygląda. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Tam coś było jeszcze, jakieś resztki chyba tego Midasa, czy nie? Nie pamiętam. Nie, nie ma tam żadnej ręki, nogi. Nie? Nie ma, dobra. Może wymyślę. Jezu, no ślicznie. Wkładam, ale nie zjeżdżam. Dobra, ja tylko tą dźwignię i już. Aha, bo tam jeszcze jakieś znajdźki chyba były, nie? Tak, tak, na balkonie. Aha, jeszcze ten. Jezu, zginę. No i zginąłem. Boże, gdzie zapisałem? Ja bo mnie głowa zaraz rozwoli. Tak, słuchajcie, zrób cięcie. No. Jesteśmy. Aj. Aha. Już. Jesteśmy. I czekaj, już wkładasz sztabki, czy jak? Rzeczywiście, tak, wkładam sztabki, ale ładnie, rzeczywiście, masz rację, takie... No pięknie. Taka fajna poświata jest i tak wyglądasz, jakbyś była w jakimś... w jakiejś łazience. Z kafelkami. Boże. O Boże. Wiecie, co jest następne? Bardzo dobrze, że w ogóle kończymy nagrywanie na dzisiaj. Ja w ogóle jestem z tego tytułu bardzo zadowolona. Cieszę się, że bardzo dużo nagraliśmy, bo to wszystko nagrywamy, słuchajcie, 14. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że my tyle nagraliśmy, ale ja myślę, że to jest idealny moment, żeby po tym levelu zakończyć, bo teraz jest najbardziej znienawidzony level dla mnie, a najbardziej najukochańszy level Grzesia. Tak. Tylko jeszcze chciałbym... Prawda? Tak, mój, znaczy ja bardzo lubię, bardzo pamiętam to i strasznie mi się to podobało. Liczę na to, że to będzie pięknie wyglądać, jak do tej pory wszystko tutaj. No, no i... poczekajcie, ja tylko jeszcze wezmę tą jedną znajdźkę tam na górze, wiesz, bo jeszcze zostawiłem sobie na tym balkonie. No ja zjechałam, jestem w nowym levelu, niestety. Ja myślę, że po takiej pięknym, że tak powiem... No, ale mam przynajmniej widok, Lary, piękny, podniesione przedmioty. Bo ona jest śliczna. Słuchaj, a podniesione przedmioty? Ja mam 20... Nie sprawdziłam. Kurde, 20. Dziś 3. Strasznie mi to jakoś... Nie rozumiem, czemu ja to tak... A czekaj, ja sobie zaraz sprawdzę. A co ja takie... Gdzie ja to przeoczyłem? Ja zapisałam to. Serio? Zaraz zobaczę. Nie schodziłaś tam na dół, nie? Nie, 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 broń Boże. O, ale chyba nie mam... O matko, patrzcie na to. Kurde, chyba nie mam save'a, zaraz sprawdzę. 94. Ej, nie mam. Czekaj, mam może. Wiesz, że ja zapisuję na jednym slocie wszystko? Taki jestem. Nie. Co? Na jednym slocie wszystko zapisuję. Nie chcę tego słyszeć. Każdy w etap ogóle. Jest na jednym slocie. Każdy etap. I mam wszystkie etapy tak ładnie w tym naszym paszporcie. Dobra, mam to tutaj, już zjeżdżam. No pokaż. Ja mam 20 na 23. No ja co nie mam mniej. Ale co ja takiego przeoczyłem? Gdzie? Ja nie przypominam sobie, żebym... 22 na 23. No widzisz? Ale nie wiem. Gdzie to mogłem przeoczyć? Jeszcze jakieś znajdźki? Dobra. No, no i no jestem zły, niepocieszony, muszę no, jeszcze o raz Boże, zagrać. O matko! Słuchajcie, dziękujemy wam tak i tak, do następnego odcineczka, który no niebawem się pojawi.
Tak jest. Pa, pa. Pa.